Za nami pół roku rządu Donalda Tuska. Był to czas siłowego przejęcia mediów publicznych, nielegalnych zmian w prokuraturze i konsekwentnego uderzania w poprzedników. 13 grudnia, Pałac Prezydencki, Andrzej Duda zaprzysiągł rząd Donalda Tuska. Zaledwie tydzień później minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz przeprowadził siłowe przejęcie mediów publicznych. Co ty robisz, człowieku? Co ty robisz? Facet, kurde! Posłabiję! Niecały miesiąc później minister sprawiedliwości, prokurator generalny, nielegalnie przejął prokuraturę krajową. Bez zgody prezydenta odwołał Dariusza Barskiego i powołał swojego nominata Jacka Bilewicza. Został powołany mocą decyzji pana premiera Donalda Tuska. Widać, jak ludzie, którzy do tej pory głośno szermowali hasłem obrony praworządności, de facto tą praworządność w sposób ewidentny, bezczelny i arogancki całkowicie niszczą. Podkreśla profesor Piotr Niewiński z Uniwersytetu Gdańskiego. Także w styczniu Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik trafili do więzienia mimo ułaskawienia przez prezydenta Andrzeja Dudę. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik stali się wczoraj pierwszymi po 1989 roku więźniami politycznymi. Z kolei w marcu w związku z rzekomymi nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości doszło do przeszukań w domach polityków suwerennej Polski. Między innymi domu Zbigniewa Ziobro, który kilka dni wcześniej przeszedł poważną operację. Przerwałem aktualnie terapię po operacji, żeby tu i do państwa dzisiaj z daleka przyjechać. Rząd premiera Tuska kieruje się przede wszystkim zemstą, podkreśla prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Mamy do czynienia z procesem, który zupełnie nie mieści się w kategoriach demokracji. Oni go nazywają rozliczeniem poprzedniej władzy. W gruncie rzeczy jest to proces odwetowy. Kiedy w marcu na ulicę Warszawy wyszli rolnicy wspierani przez Solidarność, to policja użyła przeciwko nim gazu i gumowych pałek. Nadzorujący policję ówczesny minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński został wysłany do Parlamentu Europejskiego razem z innymi ważnymi ministrami Bartłomiejem Sienkiewiczem i Borysem Budką. Przez pół roku pod znakiem zapytania stanęły ważne inwestycje, rozbudowa portów, budowa elektrowni atomowych i centralnego portu komunikacyjnego. Tak o ostatnim projekcie mówił w lutym premier Tusk. Wszystkie dotychczasowe ekspertyzy, z jakimi mieliśmy okazję się zapoznać, stawiają pod znakiem zapytania zarówno dane wyjściowe, jak i dane końcowe, jeśli chodzi o tę inwestycję. Była za to wola, jeszcze przed uformowaniem rządu, aby otworzyć drogę do stawiania turbin wiatrowych bardzo blisko domów. W listopadzie ubiegłego roku do Sejmu trafił projekt tzw. ustawy Lex Wiatrak. Naszym celem jest ewidentnie wzmocnienie ochrony, uwolnienie rozwoju turbin wiatrowych na lądzie. Koalicja Obywatelska w pierwsze 100 dni rządów miała zrealizować 100 programowych konkretów. Udało się zaledwie z kilkunastoma. Z tych 100 obietnic Donalda Tuska na 100 dni, to tylko zostały, cóż można powiedzieć, używając pewnej metafory, polityczne trociny. Nie najlepiej układa się też kohabitacja rządu z prezydentem. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oczekuje masowej wymiany ambasadorów wysłanych na placówki przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Część niekompetentna, nie znająca języków obcych, nieumiejętnie zarządzająca placówkami i niezdolna do godnego reprezentowania kraju, nie powinna już nigdy postawić stopy w MSZ. Do tego potrzebna jest zgoda prezydenta, ale Andrzej Duda nie daje tej zgody. Rząd, nie oglądając się na głowę państwa, wzywa ambasadorów do kraju, a na placówkach zostają dyplomaci niższego szczebla.